znajdujecie starą Gibellinę, miasto widmo na północnym zachodzie Sycylii, w prowincji Trapani. Kiedyś tętniło tu życie, uliczkami przechadzali się mieszkańcy. Było tu typowe, prowincjonalne miasteczko, jakich wiele na Sycylii. Wydarzyła się jednak tragedia, która na zawsze zmieniła oblicze tego miejsca. Co wydarzyło się w Gibellinie? Skąd wziął się ten gigantyczny, prawie 12-hektarowy betonowy labirynt, którego kształt widziany satelitarnie to niemal idealny kwadrat? Jakie jest jego znaczenie? Na te pytania odpowiemy Wam w tym odcinku. Poznajcie historię Gibellin. Będąc na Sycylii, postanowiliśmy pojechać do starej Gibelliny i zobaczyć ją na własne oczy. Pogoda nas nie rozpieszczała. W dniu naszej dokumentacji rozszalała się istna ulewa. Przed przyjazdem na Sycylię czytaliśmy, że deszcze potrafią być ulewne. Jak widzicie, są mega ulewne. Jak się już rozpada, to czasem nie chce przestać padać. Ale dodajmy do tego, zobaczcie, jak bardzo potrafią być zalane tutaj drogi przez nierówności terenu. Po prostu ta woda się przelewa ulicami, więc jakby was tutaj złapał deszcz, miejcie na uwadze, żeby bardzo jechać ostrożnie i uważać. Serio, po drodze raz musieliśmy się wycofać, ponieważ boczna droga zamieniła się w pokaźny, błotny strumień wody. Naszym oczom ukazują się pierwsze pozostałości domostw opuszczonych przed laty przez mieszkańców Gibellin. Stoją niewzruszone, sygnalizując przybywającym, że wjeżdżają do szczególnego miejsca. Po chwili naszą uwagę przykuwa olbrzymich rozmiarów betonowa konstrukcja, stojąca tutaj pośrodku niczego, dosłownie. Aby wytłumaczyć, skąd się wzięła, najpierw musimy przybliżyć Wam tragedię, jaka rozegrała się tutaj ponad 50 lat temu. Słuchajcie, dotarliśmy na miejsce, które miało mieć o wiele inną aurę, ale niestety została nas totalna burza, mgła i deszcz, więc postaramy się Wam chociaż cokolwiek pokazać i opowiedzieć o tym miejscu. Jesteśmy w miejscu niezwykłym, w miejscu pamiątkowym, ponieważ jesteśmy w miejscu, gdzie w 1968 roku miało miejsce trzęsienie ziemi i ten dom, który widzicie za nami, jest to jeden z opuszczonych domów, które tutaj po prostu uległy totalnemu zniszczeniu. W 1968 roku w dolinie rzeki Belicze miało miejsce silne trzęsienie ziemi. Ucierpiało kilka miast. Najbardziej skutki trzęsienia odczuły Gibellina, Poggio Reale i Sala Paruta. W wyniku tej lokalnej apokalipsy z dnia na dzień dach nad głową straciło blisko 100 tysięcy osób, prawie 400 zginęło, a około 1000 zostało rannych. Mniejsza liczba ofiar śmiertelnych spowodowana została zapewne tym, że większość osób w miastach po pierwszych lekkich wstrząsach zdecydowała się spać w nocy na ulicy, a to właśnie w nocy nastąpił najsilniejszy wstrząs o sile 5,5 w skali Richtera. Tak Gibellina wyglądała już po tragedii. Budzące niegdyś zachwyt, pięknie usytuowane sycylijskie miasto legło w gruzach. Najbardziej dotknięte budynki miały konstrukcję niezbrojoną, murowaną z nieregularnych kamieni ze słabą zaprawą. W wielu przypadkach takie budynki całkowicie się zawaliły. Mieszkańcy opuścili miasto. Niektórzy nie mieli już gdzie wracać, inni ze strachu przed życiem w miejscu, gdzie ziemia mogłaby pogrzebać żywcem ich oraz ich bliskich, zdecydowali się na opuszczenie tego miejsca na zawsze. To nie był jednak koniec udręki. Próba natychmiastowej pomocy mieszkańcom była mało efektywna. Utrudnieniami okazały się nadmierna biurokracja oraz brak systemu planowania pomocy w przypadku katastrof, zarówno na poziomie lokalnym, jak i prowincjonalnym. W rezultacie, rok po trzęsieniach ziemi, setki ludzi nadal mieszkało w namiotach. Nie rozpoczęto żadnych prac nad zapewnieniem im stałego miejsca zamieszkania. W 1983 roku burmistrz miasta zaprosił znanego międzynarodowego artystę Alberto Burri, by odwiedził nową Gibellinę. W czasie pobytu artysta chciał zobaczyć ruiny starego miasta i to właśnie wtedy wpadł na pomysł, by postawić tutaj pomnik upamiętniający tych, którzy zginęli w trzęsieniu ziemi, a jednocześnie stworzyć artystyczne połączenie między starą a nową Gibelliną. W miejscu tragedii wybudowano więc ogromny betonowy pomnik, który zawiera szczeliny tworzące niezrozumiały na pierwszy rzut oka labirynt. O co z nim chodzi? Z jednej strony, jak ktoś nie wie, o co chodzi, mógłby pomyśleć, że to jest
duży kawał betonu, ale tak naprawdę ten kawał betonu przedstawia dokładnie rozmieszczenie ulic, jak wyglądało w Berlinie, zanim została zniszczona. Pełknięcia to w rzeczywistości alejki biegnące dokładnie tak, jak ulice miasteczka. Pomnik znany jest aż pod trzema nazwami. Cretto di Buri, Cretto di Gibellina, czyli pęknięcie Gibelliny, lub po prostu wielkie pęknięcie. Niesamowity pomysł pozwalający wyobrazić sobie faktyczny rozmiar miasta i jednocześnie będący alegorią do trzęsienia ziemi. Niesamowity jest rozmiar tego, słuchajcie, mamy prawdopodobnie do czynienia z największym na całej Sycylii pomnikiem, który ma aż ponad 12 hektarów. Czyli dokładnie tyle, ile liczyła sobie wielkość miasteczka Gibellina. Najbardziej zaskakuje jednak widok satelitarny. Pomnik został tak zaprojektowany, że mimo pofałdowania terenu, patrząc centralnie z góry, wygląda jak prawie idealny kwadrat. Jego budowę rozpoczęto w 1984 roku i przerwano w 1989 z powodu braku funduszy. Na szczęście w 2015 roku, by uczcić setną rocznicę urodzin nieżyjącego już artysty, prace nad projektem zostały ukończone, a pomnik pomalowano w całości na biało. I ciekawostką jest to, że te wszystkie domy, które ludzie musieli opuścić, zostały tutaj nienaruszone. A to wszystko na pamiątkę ludzi, którzy tutaj zginęli. Spacerując pustymi korytarzami, które niegdyś były ulicami miasta, co rusz wpadaliśmy w zadumę. Próbowaliśmy wyobrazić sobie szczęśliwe, skąpane w sycylijskim słońcu miasteczko, które niegdyś tu było. Deszczowa aura jednak w tym nie pomagała, a rudery w oddali przypominały smutny los, jaki spotkał mieszkańców. Mieszkańcy starej Gibelliny dopiero po około 10 latach życia w prowizorycznych domach w pobliżu ruin swoich dawnych domów w końcu przenieśli się do nowego miasta. Tak naprawdę po trzęsieniu ziemi nieopodal zdecydowano się wybudować miasto od nowa. Miasto nazwano Nową Gibelliną. W czasie, gdy doszło do trzęsienia ziemi, burmistrzem miasteczka był Ludovico Corrao, polityk posiadający dobre znajomości oraz zasiadający we włoskim senacie. Wciągnął on do współpracy znanych artystów i architektów. Projekt otrzymał nazwę Dream in Progress, czyli marzenie w toku. W miarę jak projekt się rozrastał, coraz więcej artystów przekazywało swoje prace, które dziś można podziwiać na ulicach Nowej Gibelliny. Jak wspomniałem na początku filmu, Gibellina nie była jedynym miastem, które ucierpiało w wyniku nagłego ataku żywiołu w 1968 roku. Wiele okolicznych miast przeżyło podobny koszmar. Skalę tragedii widać równie wyraźnie w mieście znajdującym się zaledwie kilka kilometrów obok. Jest to Poggio Reale, po tragedii zwane Ruderi di Poggio Reale. Kolejne miasto duchów, które odczuło wstrząs. W oczy od razu rzucają się tutaj pozbawione dachów szkielety budynków. Można powiedzieć, że miasto to jedno wielkie muzeum. Rozpadające się budynki przywodzą na myśl scenerię z postapokaliptycznego filmu. Tymczasem, zerkając ostrożnie do niektórych z nich, można szybko się przekonać, że niegdyś toczyło się tu normalne życie. Na ścianach są malowidła, można natknąć się na przedmioty codziennego użytku, zapewne pozostawione tam w pośpiechu. Słuchajcie, nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak bardzo zmokłam. Po prostu moja nieprzemakalna kurtka przemokła. Nogi mam mokre, praktycznie po kolana. W butach powódź. Ale to nieważne, bo to miejsce było niesamowite i chciałabym bardzo jeszcze do niego wrócić. Nie spotkacie tu wielu turystów. Mało kto dociera w to miejsce. Większość ludzi trafia do miasta Poggio Reale. Jednak będąc w pobliżu, naprawdę warto wstąpić do Gibelliny. Przejść się betonowymi uliczkami i wyobrazić sobie, jak to miejsce mogło wyglądać przed tragedią, która się tutaj wydarzyła.